W najbliższą sobotę rusza trzeci zamkowy jarmark kwiatów, żywności ekologicznej i rękodzieła. To nie jedyne duże wydarzenie, jakie w najbliższym czasie odbędzie się na historycznym dziedzińcu. Organizatorzy spodziewają się przy sprzyjającej pogodzie kilku tysięcy gości. W ubiegłym roku w trakcie jarmarku przez zamkowy dziedziniec przewinęło się blisko 2,5 tysiąca osób. Zapraszamy serdecznie już w najbliższą sobotę 18 kwietnia od godziny 10, a właściwie już od wczesnych godzin rannych, bo od godziny 7 nasze pracownice będą wpuszczały wszystkich wystawców na dziedziniec. Także będzie można się już zaopatrzyć w kwiaty, w rękodzieło i od godziny 12 posłuchać występów artystycznych na scenie. O 12 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Nędzy pod batutą Krzysztofa Fulneczka, a potem zobaczymy regionalne zespoły folklorystyczne, mażoretki i na zakończenie o 17 występ artystów scen poznańskich w krainie Czardasza, pięknej muzyce cygańskiej, no takiej tchnącej tym europejskim folklorem. Handel na zamkowym dziedzińcu potrwa od rana do wieczora. Zamek Piastowski w Raciborzu zaprosił rzemieślników, rękodzielników, sprzedawców kwiatów, sadzonek i ciekawych artykułów ogrodniczych, a także zdrowej ekożywności. Zamierzeniem było stworzenie czy zorganizowanie takiego rzeczywiście prawdziwego jarmarku kwiatów i targu kwiatów. No to niezupełnie nam się udaje, bo jednak ci duzi producenci mają swoje hale tuż przy głównych drogach wylotowych z Raciborza na przykład, czy w miejscowościach powiatu raciborskiego i oni się z tych swoich obiektów nie bardzo chcą ruszyć, żeby przyjechać do nas na zamek. Natomiast mniejsi producenci i tacy prywatni handlowcy kwiatów chętnie do nas przyjeżdżają. Przyjeżdżano do nas również z Ochab, z miejscowości spod Łodzi, z województwa opolskiego i mają bardzo ciekawe kwiaty, sadzonki, drzewka, więc można się tutaj zaopatrzyć w różnego rodzaju rośliny. Już po raz trzeci są u nas producenci roślin owadożernych z Katowic. Jarmark kwiatów zainauguruje sezon imprez plenerowych organizowanych na Zamku Piastowskim. Niedługo po nim, 9 maja, będą tutaj trwały dni otwarte funduszy europejskich, święto subregionu. Ministerstwo Infrastruktury i wszystkie urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie ogłosiły tydzień od 7 do 10 maja tego roku dniami otwartymi funduszy europejskich i zachęcają wszystkich beneficjentów tych funduszy do chwalenia się swoimi projektami, do dzielenia się pomysłami na te projekty i do otwierania tych projektów dla wszystkich mieszkańców. Do otwierania, czyli stworzenia takich dni otwartych, czyli będzie możliwość tego dnia zwiedzenia zamku nieodpłatnie. To też dzięki pomocy naszych zamkowych wolontariuszy, którzy będą z nami i podczas Jarmarku Kwiatów, i podczas Święta Subregionu 9 maja. I od godziny 10 do 18 będzie można zwiedzić zamek nieodpłatnie. Będziemy się chwalić tym projektem ze sceny. Zaprosiliśmy również do udziału w tym święcie wszystkich beneficjentów ostatecznych projektu Śląski System Informacji Turystycznej, czyli te wszystkie gminy, które mają na swoim terenie punkty informacji turystycznej, które zostały wyposażone ze środków tego właśnie projektu. Imprezę swoimi popisami uświetnią też artyści z terenu całego subregionu zachodniego. To wszystko zaplanowano na 9 maja.